chciałbym wspomnieć o 500+. Udało się podnieść do kwoty 800 zł już od przyszłego roku. Cieszy się pan poseł, że udało się przeforsować ten projekt, mimo właśnie sprzeciwu przynajmniej części opozycji. To bardzo ważny projekt. To pokazuje po raz kolejny, że polityka prorodzinna jest bardzo ważnym punktem i filarem programu Prawa i Sprawiedliwości. My tę politykę będziemy prowadzić konsekwentnie, będziemy ją realizować i wbrew tym krzykom, wrzaskom, piskom, że wszystko się ma zawalić, na wszystko ma braknąć pieniędzy. Nie, ten program ma zagwarantowane finansowanie, jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy.